Tak mężczyźni z gminy Żgów rozpoczęli gminny Dzień Kobiet. Śpiewali im zresztą znacznie dłużej. Ale uznanie panów dla pani z gminy Żgów na śpiewie się nie skończyło. Najbardziej zasłużone mieszkanki zaproszono na scenę, gdzie otrzymały wyróżnienia. Wśród uhonorowanych znalazły się była długoletnia wójt Żgowa Marianna Matuszewska, a także były radne, pracownice urzędu, nauczycielki i społeczniczki. Każda z nas zostawiła cząstkę jakiejś historii w gminie i w pracy zawodowej oraz w pracy społecznej. Przygotowaliśmy piękne grawertony, które będą symbolizowały to, że te panie wyróżniały się w społeczeństwie Żgowa, wyróżniały się na tle pewnie nie tylko gminy, ale i powiatu. Będzie to takim uwiecznieniem tego, co te panie przez lata robiły dla społeczności gminy Żgów. Podczas uroczystości nie zapomniano też o sołtyskach z terenu gminy. Ale tego dnia wyróżnienia trafiły nie tylko do kobiet. Wójt Żgowa otrzymał odznakę honorową za zasługi dla województwa wielkopolskiego. Najwyższe oznaczenie. Na wniosek radnych gminy przyznał ją i wręczył wicemarszałek województwa. Takie wyróżnienie wręczamy osobom szczególnym, tym, którzy swoją pracą w sposób nietuzinkowy zapisują się również w karty Wielkopolski. Pan wójt Grzegorz Matuszak z całą pewnością do takich osób należy. Uroczystość odbyła się w Żgowskiej Szkole Podstawowej i zgromadziła kilkaset pań. W części artystycznej wystąpił kabaret Czwarta Fala. W Polach tak jak Bozia też wraca do kraju, tylko głównie po resztę rzeczy. Oraz formacja wokalna Babskie Granie Abba.